Best place to be. Wspaniałe miejsce, w którym możemy być. It's time for us to celebrate our Lord Jesus Christ. I to jest czas, żeby świętować naszego Pana Jezusa Chrystusa. Sing and dance and shout. Śpiewać, tańczyć, krzyczeć. Hallelujah. You know, sometimes the poles that I meet in the church is not the poles that I meet outside. Czasami Polacy, których spotykam w kościele, to są inni niż ci, których spotykam na zewnątrz. The poles that I see outside. Ponieważ ci, których widzę na zewnątrz, to są tacy, którzy potrafią tańczyć całą noc. But the ones in the church. Ale kiedy znajdują się w kościele, to wtedy. It's good to celebrate the Lord. Dobrze świętować, cieszyć się z Boga. Amen. This morning I want to continue on that subject of breaking strongholds. Więc dzisiaj rano chcę dokończyć temat burzenia warowni. We've looked at certain strongholds that can walk through the generations. My mówiliśmy do tej pory o różnych warowniach, które mogą być budowane w pokoleniach. And how it has affected lives of human beings who love God and serve God. Jak te warownie w pokoleniach mają wpływ na życie ludzi, którzy kochają nawet Pana i chcą Jemu służyć. And one of the things that we said was that it is important to identify the stronghold in your life. I to, o czym mówiliśmy, że jedną z ważniejszych rzeczy to jest zidentyfikowanie w swoim życiu tych warowni. It's possible that they come from your family line. Może to pochodzić, ta warownia, z linii w twoim życiu. It could be from your mother or your father's generation. Na przykład pochodzić z pokolenia od twojej matki lub twojego ojca. And we even go on to see strongholds that we don't relate to us. A możemy być, mogą to być warownie, które nie są związane bezpośrednio z naszą rodziną. Just because we are in a particular place. Ale na przykład mogą mieć na nas wpływ, ponieważ jesteśmy w jakimś konkretnym miejscu. I wtedy te rzeczy mogą mieć na nas wpływ. That is the last one we looked at yesterday. To jest na przykład tak, jak mówiliśmy wczoraj. We saw that Joshua placed a curse on Jericho. Na przykład Joshua rzucił jakby przekleństwo na Jericho. And he said, whosoever will rise up to build the walls of Jericho. I powiedział, że ktokolwiek będzie próbował odbudować mury Jerycha. The day he lays the foundation, his firstborn will die. W momencie, kiedy będzie kładł fundamenty na nowe miasto, będzie umrze. And if he continues to build that wall, i jeżeli będzie kontynuował w ogóle pracę tą, the day he completes it, his last child will die. W momencie, kiedy dokończona będzie ta praca, jego dziecko ostatnie umrze. And the Bible says 700 years after, an innocent man whose name was healed. A man whose name was healed 700 years after. Więc 700 lat później człowiek, którego imię było He rose up to build the walls. Powstał, żeby odbudować te mury. And the Bible said that day he made the foundation. I Biblia mówi, że dzień, w którym on zaczął kłaść fundamenty, jego syn umarł. A to nie miało nic wspólnego, on nie miał kontaktu z Jozuem. Sometimes the things that can affect us may not be from our family. Więc czasami rzeczy, które mają wpływ na nasze życie, nie wywodzą się bezpośrednio od naszych rodzin. It can be because we live in a particular city. Ale może to mieć związek z tym, że mieszkamy w konkretnym mieście. It can be because we live in a particular house. Albo w jakimś konkretnym domu. But whatever is the stronghold. Ale jakakolwiek jest warownia. There is a solution for it in the name of Jesus. Jest rozwiązanie w imieniu Jezusa. Amen. Somebody say amen. Niech ktoś powie amen. Niech ktoś powie amen. Jesus died and paid the price. Jezus umarł i zapłacił cenę. And the Bible said the weapons of our warfare they are not carnal, but they are mighty through God to pull down strongholds. I Biblia mówi, że broń, którą walczymy, nie jest cielesna, ale ma moc burzenia warowni. No matter how strong is the stronghold. Nie ma znaczenia, jak silna jest warownia. The name of Jesus. Imię Jezusa. And you can hear me. I said the name of Jesus is above everything. Not a situation. The power in the name of Jesus can change any circumstance. Wy służycie żywemu Bogu.
I chcę przeczytać wam, co mówi Biblia. He said, whatever is born of God overcomes the world. Jest napisane, ktokolwiek narodził się z Boga, zwycięża świat. But 1 John chapter 12, 5, verse 4. 1 Jana, rozdział 5, werset 4. Let's open our Bible to that place. Otwórzmy swoje Biblię na tym wersecie. 1 John 5, verse 4. 1 list Jana, 5, rozdział 4, werset. Whatsoever is born of God. Bo wszystko, co się narodziło z Boga. Whatever is born of God. Cokolwiek narodziło się z Boga. Overcomes the world. Zwycięża świat. So if you are a child of God. Więc jeżeli jesteś Bożym dzieckiem. If you are born again. Jeżeli narodziłeś się na nowo. You have the capacity and the capability in you. Masz zdolność i wyposażenie w sobie. To overcome any situation. Aby przezwyciężać każdą sytuację. The power of God is resident on the inside of you. Boża moc, ona spoczywa na tobie. The same power that lifted up Jesus from the grave is working on the inside. Ta sama moc, która wzbudziła Jezusa z martwych, ona jest w tobie. The Bible says, for as many as believe, he gives them power. I jest napisane, że tak wielu jak uwierzy, otrzyma pomoc. I powiedz do kogoś obok siebie, jestem zbyt mocny. Żeby diabeł mógł ze mną zadzierać. Jestem zbyt mocny. Żeby diabeł mógł mieszać w moim życiu. To jest nauczanie dzieci. Ponieważ cokolwiek narodziło się w Bogu. Więc podstawowy warunek to jest to, że musisz się narodzić w Boga. Jeżeli narodziłeś się z Boga, masz w sobie możliwość, moc do tego, żeby zwyciężać. Jesteś zwycięzcą. Ja mówię, ty jesteś zwycięzcą nad chorobą, nad wszelkimi problemami, sytuacjami. One nie mogą stać przeciwko tobie, bo masz zbyt wielką moc. Problem jest w tym, że wielu z was o tym nie wie, że Bóg Wszechmogący jest w was. Biblia mówi, że twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Ja mówię do każdego miejsca. Nieważne, czy tam są demony, diabeł. I ponieważ nie jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest zewnątrz. Biblia mówi, jeżeli znasz twojego Boga, będziesz mocny. Bóg szuka pokolenia ludzi. God wants to raise a generation of people. Bóg chce wzbudzić pokolenie ludzi. In the city of Bytów. W mieście Bytów. Demonstrować, że Jezus jest Panem. Którzy pokażą, że Jezus jest Panem. We have what it takes. We have everything that we need. Potrzebujemy wszystko, czego potrzebujemy. To be able to show. Aby pokazać, that Jesus Christ is Lord. Że Jezus Chrystus jest Panem. Whatever is born of God. Cokolwiek narodziło się z Boga. How many of you are born of God? Jak wielu z was jest narodzonych z Boga? How many of you are born of God? Jak wielu narodziło się z Boga? Talk to your neighbor, say, I am an overcomer. Powiedz do swojego sąsiada, jestem zwycięzcą. Powiedz do tej osoby obok ciebie, która zna ciebie, jestem zwycięzcą. Żadna moc nie może mnie zatrzymać. Choroba nie może mnie zatrzymać. Jezus Chrystus żywy Bóg. Mieszka wewnątrz mnie. Ja noszę. Ja jestem noszą. Jestem noszący. I'm possessed. Jestem owładnięty Duchem Świętym. I'm possessed. Jestem owładnięty Duchem Świętym. And so you are. Tak również ty. So you are. Tak samo ty. Hallelujah! Hallelujah! You need to step out.
and show the world that we serve a living God. Wyjść i pokazać światu, że służymy żywemu Bogu. Powiedz do kogoś, wystarczy. Już wystarczy. Diabeł jest pokonany. Amen. Jesteś Bożym dzieckiem. You have authority. Masz autorytet. You have power. Masz moc. Hallelujah. Stop living like you are nobody. Przestań żyć, jakbyś był nikim. Whatsoever. Bo ktokolwiek is born of God. Narodził się z Boga. Is an overcomer. Jest zwycięzcą. Amen. Whatsoever is born of God. Cokolwiek narodziło się z Boga. Is an overcomer. To jest, on jest zwycięzcą. When you realize who you are. Kiedy zdasz sobie sprawę z tego, it changes everything. Zmieni się wszystko. Amen. The Bible said Peter, that we're going to church, and James and John, that we're going to church. Biblia mówi, że Piotr i Jakub, oni chodzili do kościoła. And there was a man who has been lame from birth, never walked. I był tam człowiek, który był sparaliżowany i nie mógł chodzić. He had a plate begging for, you know, coins and money. I on był żebrakiem i on błagał, prosił o pieniądze. And when he saw Peter coming, i zobaczył Piotra, który się zbliża. And Peter looked well dressed. A Piotr był dobrze ubrany. And the man thought that Peter has a lot of money. I ten człowiek pomyślał, pewnie ma dużo pieniędzy. Looking at Peter. I patrzy na Piotra. And Peter said, a Piotr tak zaczyna sprawdzać. He said, I don't have anything. On mówi, nie mam nic. But there is something that I have. Ale jest coś, co mam. Look on God. Spójrz na nas. Look at me. Spójrz na mnie. That's who you are. To jest to, kim ty jesteś. You serve the same Jesus Christ. You serve the same Jesus Christ. Ty służysz temu samemu Jezusowi Chrystusowi. Look on us. I on powiedział, spójrz na nas. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Rise up and walk. Powstań i chodź. You are anointed with that same anointing. Ty masz to samo namaszczenie. God is releasing men and women here who will perform miracles. Bóg wzbudza tutaj kobiety i mężczyzn, którzy będą dokonywać cudów. You will go to the office. Pójdziesz do biura. And your boss says, I'm not feeling well. I twój szef powie, nie czuję się najlepiej. Can you go to the pharmacy? Czy możesz pójść do apteki? And he says, sorry, sir. A ty powiesz, przepraszam, szefie, ale jest coś we mnie. That is more than apteka. Co jest więcej, ma większą wartość niż apteka. Amen. Bądź uzdrowiony. To jest to, kim ty jesteś. It is our time. To jest nasz czas. We are living in the greatest time. Żyjemy w wspaniałych czasach. Of the demonstration of the power of God. Kiedy będzie demonstrowana moc Boga. We are in the right time. Żyjemy w właściwym czasie. I have seen it happen. Ja widzę, co się dzieje. Many times. Wielokrotnie. You are anointed. Ty jesteś namaszczony. Amen. I'm not going to be long this morning because I'm going to pray for somebody. Ja nie będę długo kontynuował, ponieważ chciałbym się o niektórych z was modlić. Let me just read the scripture. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze fragment. And the book of Revelation. Księga Objawienia. I think it's chapter number 19, verse 10. 19 rozdział, 10 werset. Revelation. I'm not gonna be long. Nie będę długo nauczył się. Because I want to pray for somebody. Ponieważ chciałbym się modlić o kogoś. Hallelujah. Hallelujah. Revelation chapter number 19, verse 10. Werset 10, 19 rozdział. If you see it, you can read. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie, nie czyń tego, jak współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. And John saw this angel. Jan zobaczył anioła. He was dazzling with power. On był dotknięty tą mocą. And he wanted to worship him. I chciał go uwielbić. Don't even try. A anioł powiedział, nawet nie próbuj. Hallelujah. Don't try it. Nie próbuj.
He said, I am a servant like you. Jestem takim sługą jak ty. And worship God. Oddaj chwałę Bogu. For every person with the, you know, with the testimony of Jesus Christ. Ponieważ każda osoba, która ma w sobie świadectwo Jezusa, has the spirit of prophecy. Ma w sobie ducha proroctwa. Tell somebody I can prophesy. Powiedz do kogoś albo mogę prorokować. Mogę prorokować. If you're born again, jeżeli jesteś narodzony na nowo, you can prophesy. Możesz prorokować. The Bible says every person with a testimony. Jest napisane w Biblii, że każda osoba, która ma świadectwo Jesus Christ, Jezusa, he has a spirit of prophecy. Ma ducha proroctwa. Hallelujah. You can speak and things will come to pass. Możesz wypowiadać rzeczy i one się będą działy. Amen. The problem is that sometimes we question. Że my czasami kwestionujemy, podważamy. You are created to be a solution. A ty jesteś stworzony, aby być rozwiązaniem. Powiedz do kogoś, jesteś rozwiązaniem. Powiedz do sąsiada, jesteś rozwiązaniem. Jesteś rozwiązaniem. Never problem. Everything in creation is a solution. Wszystko w stworzeniu jest rozwiązaniem. Look around me. Spójrz wokół siebie. Everything around you is a solution. Wszystko u ciebie jest rozwiązanie. Krzesło jest rozwiązaniem. Your phone is a solution. Telefon jest rozwiązaniem. To jest rozwiązanie. Everything around you is a solution. The window is a solution. Jest rozwiązaniem. Everything in creation is a solution. Wszystko w stworzeniu jest rozwiązaniem. Don't ever let somebody make you think that you're a problem. Nigdy nie pozwól, by ktokolwiek sprawił, że pomyślisz, że jesteś problemem. God creates solutions. Bo Bóg stwarza rozwiązanie. When you go to your house, kiedy pójdziesz do swojego domu dzisiaj, when you open the door, otworzysz drzwi, start counting everything that you have. Zacznij liczyć wszystko, co masz. There are solutions. To jest rozwiązanie. The TV is a solution. Twoja telewizja jest rozwiązaniem. Your spoon is a solution. Łóżeczka jest rozwiązaniem. Everything in creation is a solution. Wszystko w stworzeniu jest rozwiązaniem. So you don't question, you give answers. Więc ty nie dajesz pytań, ty dajesz odpowiedzi. Because you are a solution. Ponieważ jesteś rozwiązaniem. The Bible says. Biblia mówi. One day Jesus was hungry. Że pewnego dnia Jezus był głodny. He came to the fig tree. I podszedł do drzewa figowego. With the hope that he will find something to eat. Z takim oczekiwaniem, że znajdzie coś do jedzenia. Szukał i nie znalazł nawet niczego suchego. And the Bible said, and Jesus answered. I Biblia mówi, że Jezus odpowiedział. When you are confronted with a problem, you give answer. Jeżeli masz styczność z problemem, dajesz odpowiedź. Jeżeli zderzysz się z problemem, dajesz rozwiązanie. Nie stoisz i płaczesz. God, why is this? Boże, dlaczego to? Why is this? Boże, dlaczego? You give a solution. Dajesz rozwiązanie. And the Bible says, i Biblia mówi. And Jesus answered. I Jezus odpowiedział. And said to the fig tree, i powiedział do drzewa figowego. Od teraz nikt nie będzie już więcej z ciebie jadł. Odpowiedział. Ty masz w sobie to samo ziarno. Możesz ogłaszać. I one się te rzeczy będą się działy. Jesteś tutaj. Nowonarodzony. Because you believe in your heart. Ponieważ wierzysz w swoim sercu. And you confess Jesus. I wyznajesz Jezusa. Lord Jesus. Panie Jezu. I accept you as my Lord and personal Savior. Ja ogłaszam Ciebie jako mego Pana i Zbawiciela. Tak zostałeś zbawiony. You create solutions for your problems. I w ten sam sposób ty znajdziesz rozwiązanie dla swoich problemów. Wierzysz Bogu. And you say it out. I wypowiadasz. I am healed. Jestem uzdrowiony. I am blessed. Jestem błogosławiony. I am the head. Ja jestem głową. I'm not the tail. Nie jestem ogonem. And life is in the power of your mouth. Śmierć i życie jest w mocy twojego języka. Możesz prorokować. In the beginning was the word. Na początku było słowo. And the word was with God.
I ono było Boga i było Bogiem. Without the word was nothing made that was made. Bez słowa nie powstało nic, co powstało. Everything in creation is created by the word of God. Wszystko w stworzeniu jest stworzone przez Słowo Boże. Amen. Everything in creation. Wszystko w stworzeniu. Czy kiedykolwiek się zastanawiałeś? Jak nasz pastor? Get this beautiful lady. Dostał taką piękną kobietę. Zostawiając swoich rodziców. And come and hang around him for how many years now? I don't know. Sorry. Come and stay with him for how many years? How many of you years have you been with this man? 18 years. 18 years. What did he do to you? What happened? How did he manage to get you from your father's house? Co się wydarzyło, że... Czy jak on sprawił, że zostałam jego żoną? I że mieszkasz 18 lat. Modlił się. He said I love you. Have you ever thought about it? Modlił się. Kiedyś się nad tym zastanawialiście? He said something. Yes. On coś powiedział. He said something. On coś powiedział. He said something to her. Coś jej powiedział. And what she said to her. I to, co jej powiedział. Enter into her. To dotknęło ją. And said, mommy. I powiedział, mamo. I'm going with this Adam. I ona powiedziała, mamo, ja odchodzę z panem Adamem. Everything in creation is sustained by the word of God. Ponieważ wszystko w stworzeniu jest utworzone na słowie. Kiedy wypowiadasz słowo, Jezus powiedział, słowa, które wypowiadam do was, są duchem i życiem. Więc pastor Adam powiedział, kocham ciebie. A ona tak spojrzała? Nie. Naprawdę cię kocham. That word entered into her. A to changed the whole chemistry in her. Zmieniło mi całą chemię. And for 18 years now. I przez 18 lat teraz ciągle podążę za tym człowiekiem. Śmierć i życie są w mocy języka. You can prophesy and change every situation. Możesz prorokować i zmieniać każdą sytuację. Everybody that has the testimony of Jesus. Każdy, kto ma w sobie świadectwo Jezusa, has the gift of prophecy. Ma dar proroctwa. You can prophesy. Prorokować. You can speak to the mountain. Możesz mówić do góry. It's the mountain move. I góry będą przesuwane. I te góry będą przesuwane. Ponieważ cokolwiek narodziło się z Boga. Cokolwiek narodziło się z Boga. To zwycięża. To musisz wiedzieć. You are an overcomer. Ty jesteś zwycięzcą. There is no power that can stop you. I nie ma mocy, która może cię zatrzymać. The only person that can stop you is yourself. Jedyna osoba, która może cię zatrzymać, to ty sam. Jesteś jedyną osobą. Everything is available to you in Christ. Wszystko jest dostępne dla ciebie w Jezusie Chrystusie. Amen. Hallelujah. Amen. Wszystko dla ciebie jest dostępne. Życie i śmierć są w mocy języka. You can say it. Możesz to wypowiadać. And you believe it. Możesz to uwierzyć. I to będzie się działo. To jest ten przywilej, który masz jako dziecko Boże. Możesz wejść do każdego miejsca i zmienić atmosferę tego miejsca. Po prostu musisz wiedzieć, że jesteś noszącym Ducha Świętego. Jesteś owładnięty Duchem Świętym. Masz moc. So no matter the curse. Więc nie ma znaczenia, jakie było przekleństwo. No matter the stronghold. Jaka była warownia. It's only take you. To teraz chodzi o ciebie. To break it. Żeby to złamać. You can break it. Możesz to złamać. You can change the situation. Możesz zmienić tę sytuację. You can change the circumstances. Możesz zmienić okoliczności. We can change the atmosphere of victory. Możemy zmienić atmosferę w tym. We can do it. My ten kąt, budynek musimy wypełnić ludźmi uwielbiającymi Boga. To wymaga, żebyśmy uwierzyli. Żebyśmy uwierzyli.
That the power of God is upon you. Że moc Boża jest nad tobą. The anointing of the Holy Ghost is upon you. Namaszczenie Ducha Świętego jest nad tobą. He says, as many as believe. I jest napisane, tak wielu jak uwierzyło. They shall lay hands upon the sick. Oni wszyscy dokładnie ręce na chorych. And the sick shall be healed. A ci chorzy będą uzdrawiani. They will cast out devils. Będą wyrzucać demony. Healing the sick is not a ministry for bishops or pastors. Uzdrawianie chorych nie jest służbą dla biskupów i pastorów. Is the ministry for everybody. To jest służba każdego wierzącego. Amen. Wierzą, każdego służba. Każdego, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa. Uczniowie byli zazdrośni. I przyszli do Jezusa. Tamci ludzie używają Twojego imienia, żeby uzdrawiać chorych i wyrzucać demony. Ale nie należą do naszego kościoła. A Jezus powiedział, zostawcie ich, ponieważ tak wielu jak żyjemy, oni wszyscy mogą kłaść ręce na chorych i chorzy będą uzdrawiani. Mogą wyrzucać demony. Jesteście potężnymi ludźmi. Jesteście potężnymi ludźmi. Jesteście silnymi ludźmi. Jesteście namaszczonymi ludźmi. Macie wszelką moc Bożą w sobie. Zmień sposób swojego myślenia. Zacznij wierzyć w to, co Bóg wierzy i mówi o tobie. Amen. Wierz w to, co Bóg wierzy o tobie. And so this morning, więc tego poranka, when it comes to pray, jeżeli kiedy będziemy się modlić, you are going to open your mouth, otworzysz swoje usta. And you're going to tell that problem that you know. I wypowiesz ten problem, który znasz, rozpoznajesz. I powiesz dzisiaj do tego problemu, dzisiaj jest twój koniec. I nie będziesz dzisiaj, nie wyjdziesz ze mną z tego miejsca, ten problem w mojej rodzinie ja zakończę. Tą chorobę dzisiaj zakończę. Ten kryzys dzisiaj kończę. I powiesz to. I uwierzysz w to. And it's going to come to pass. Yes. Because whatsoever is born of God. Ponieważ ktokolwiek narodził się z Boga. Everything that is of God. Wszystko, co jest z Boga. Is a overcomer. Zwycięzca. Amen. Amen. Tell somebody, I am a overcomer. Powiedz komuś, jestem zwycięzcą. Jestem niebezpieczny dla diabła. Jestem niebezpieczny dla diabła. Masz autorytet. To jest w Jezusie. Została ci dana moc, żeby chodzić po skorpionach i wężach. I nad wszelką mocą złego. I nic nie może cię zatrzymać. Nie może cię zranić. Tylko musisz to uwierzyć. Bóg mówi, że to prawda. Amen. How many of you believe so? Jak wielu z was to wierzy? Tell somebody, this is not about how I feel. Powiedz do kogoś, to nie chodzi o to, jak się czuję. It's not about my feelings. To nie chodzi o moje uczucia, emocje. O pastorze, ja tego nie czuję. It's not about how you feel. To nie chodzi o odczucia. It's about what God says. To jest, chodzi o to, co Bóg powiedział. God says you are, you are. Kiedy Bóg powiedział, że ty jesteś, to ty jesteś. The Bible says you are, you are. Kiedy Biblia mówi, że taki jesteś, to taki jesteś. Ezechiel 37. Ezechiel 31. W tym zakończę. The Bible says God came to Ezechiel 37. 37 Ezechiela. Biblia mówi, że Bóg przyszedł do Ezechiela. And said to Ezechiel. I powiedział do niego. The Bible says the Spirit of God. Biblia mówi, że Duch Boży. Take him into the valley. Wziął go do doliny. And the valley was filled with dry bones. I ta dolina była pełna suchości. Yeah. And God asked Ezekiel. I Bóg zapytał Ezechiela. I lubię ten fragment. Ezekiel. Ezechielu. Can these bones live? Czy te kości mogą ożyć? A Ezechiel odpowiedział, nie. God will think that I'm doubting. Bóg myśli, że ja mogę. Jeżeli powiem tak. From what I see. Mimo tego, co widzę, I don't know. Nie wiem, co mu odpowiedzieć. I Ezechiel odpowiedział, tylko ty Boże wiesz. Ezechiel, can this one live?
Ezechielu, czy te kości mogą ożyć? A Ezechiel odpowiedział, Boże, tylko Ty wiesz. I co Bóg powiedział do Ezechiela? Ezechielu, mów do tych kości. To jest Twoja praca. It's not about how you feel. Nie chodzi o to, jak się czujesz. It's not about what you think. Nie chodzi o to, co myślisz. It's not about what you see. Nie chodzi o to, co widzisz. It's about what God says. To jest chodzi o to, co Bóg mówi. If God says you have it, you have it. Jeżeli Bóg mówi, że coś masz, no to masz. Jeżeli mówi, że jesteś mocny, to jesteś mocny. Jeżeli Biblia mówi, że jesteś zwycięzcą, to jesteś. I nie chodzi o to, jak się czujesz. It's not about what I see. I nie chodzi o to, co widzisz. So he said, prophesy to. Więc Bóg powiedział, prorokuj do kości. Ezechiel did not know. Ezechiel nie wiedział. But he has to obey. Ale musiał być posłuszny. Because when he looked at the bone, ponieważ kiedy patrzył na kości, tak naprawdę to ja nie wiem. But God, you know. Ale Boże, Ty wiesz. And God said, that's right. I Bóg powiedział, zgadza się. Ezechielu, mów do tych kości. I Ezechielu mówi, dobrze. What's my own problem? To jest... My problem is just to speak to the bones. To moim problemem teraz tylko... I thought it's not to make the bones come alive. Ja muszę tylko wypowiedzieć coś do kości. Your problem is not to make it happen. It's not to make it happen. No, mówię, ja muszę tylko teraz powiedzieć słowo. Ja nie muszę sprawić, żeby te kości ożyły. Więc jedynym wyzwaniem, jakie masz, to otworzyć swoje usta. I Biblia mówi, otwórz swoje usta. I Ezechiel zaczął mówić. Zaczął prorokować do nich. I Biblia mówi, że Ezechiel zaczął prorokować do kości. I one były bardzo suche. Begin to move. A potem zaczął się ruszać. Every dry bone in your life is about to move. Każda sucha kość w twoim życiu zacznie się ruszać. Każda sucha sytuacja zacznie się zmieniać. Każda sytuacja zmieni się. Ezechiel prorokował. This morning is the time for you to speak. I dzisiaj rano jest twój czas, żeby zacząć mówić do sytuacji. What do you want to see happen in your life? Co chcesz zobaczyć w swoim życiu? To mów dzisiaj rano. Your problem is just speaking. Twoim problemem, wyzwaniem jest tylko mówienie. A Bóg wykona pracę. Bóg wykona resztę pracy. Jeżeli tylko zaczniesz mówić. Ezechiel prorokował do kości. Twoim zadaniem nie jest uzdrawiać kości. Twoim zadaniem jest tylko mówić o kości. I Biblia mówi, że on zaczął prorokować do kości. I kości zaczęły się ruszać. Powiedz do kogoś, każda kość w moim życiu się zaczyna ruszać. Każda sytuacja w moim życiu zaczyna się zmieniać. Śmierć i życie są w mocy języka. Biblia mówi, następnego dnia Piotr, jak wielu z was czuło się kiedyś bardzo głodnym? Tylko trzy osoby. O, cztery. Someday you feel hungry. Czasami czujesz się głodny. The Bible says Jesus was very hungry. I Biblia mówi, Jezus był bardzo głodny. W 11 rozdziale Mateusza. He went to the tree. I podszedł do drzewa. And there was no food. I nie było tam jedzenia. And he was with the disciples. I on był z uczniami. And the Bible says, Biblia mówi, look at the tree. Rozpoczął na drzewo. Nobody! I powiedział, nikt we'll eat your fruit from today. Już od dzisiaj nie będziecie jadł. A uczniowie tak spojrzeli. On naprawdę był głodny, bo się aż na drzewo zdenerwował. O, powinniśmy mieć jakieś jedzenie ze sobą. Bo nasz mistrz jest bardzo głodny. On nawet mówi do drzewa. On nawet przenosi swój gniew na drzewo. O, biedne drzewo. Oni się utożsamili z tym drzewem. A co Biblia mówi? Następnego dnia. Piotr powiedział, mistrzu, to drzewo, które wczoraj przekląłeś, jest martwe.
A Jezus powiedział, miejcie wiarę w Boga. On mówi, uczyłem was lekcji. To nie chodziło o to, że byłem aż tak głodny. Ja nie byłem szalony, kiedy rozmawiałem z drzewem. Uczyłem ciebie lekcji, że każdy, kto wierzy w Boga, może mówić do góry, przesuń się i góra się będzie przesuwać. I to nie chodziło o to, że byłem zbyt głodny i zły. Ja uczyłem was lekcji, że możesz mówić do każdej góry i ta góra się będzie przesuwać. Od tego momentu każda góra w twoim życiu przesunie się, czy ci się to podoba, czy nie. Tak długo, jak jesteś tutaj w tym miejscu, twoja sytuacja się nie zmieni. Tak długo, jak jesteś w tym kościele, twoja sytuacja musi się zmienić. Każde związanie, które będziesz się modlić, zobaczysz cuda w swoim życiu. Ponieważ służymy żywemu Bogu. Podnieśmy swoje ręce. Podnieście swoją prawą rękę. Powtórzcie za mną, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa. Przychodzę przez krew Jezusa. Ja wierzę, że Jezus Chrystus. Ja wierzę, że Jezus Chrystus. Syn Boży. Syn Boży. Die for my sake. Umarł za mnie. Umarł za mnie. Zmartwychwstał. Zmartwychwstał. Dla mojego usprawiedliwienia. Dla mojego usprawiedliwienia. Ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Że zapłacił cenę za moje grzechy. Że zapłacił cenę za moje grzechy. Dzisiaj. Dzisiaj. I declare again. Ja ogłaszam na nowo. Ja ogłaszam na nowo. Jesus Christ. Że Jezus Chrystus. Że Jezus Chrystus. Is my Lord and Savior. Moim Panem i Zbawicielem. Jest moim Panem i Zbawicielem. Ja stoję na Słowie Bożym. Ja stoję na Słowie Bożym. Biblia mówi o mnie. Biblia mówi o mnie. The Bible said concerning me. Biblia mówi o mnie. Biblia mówi o mnie. Michel Carson. Yeah, thank you for mentioning that. Michel Carson. Michel Carson. I'm talking about myself. Sorry, ja powinnam powiedzieć swoje imię. Każdy wypowiada swoje imię. I want you to put your name. Umieśćcie tam swoje imię. I put in my name. Ja umieściłem swoje. Lift up your hands and Father. Podnieście swoją rękę i powiedzcie, Ojcze. I, Michel Carson. Ja. I believe. Wierzę. Wierzę. That the word of God is true. Że słowo Boże jest prawdą. Today. Dzisiaj. Dzisiaj. I accept. Ja ustanawiam. Ja ustanawiam. And I believe. I wierzę. I wierzę. That every person that is born of God. Że każda osoba, która jest narodzona z Boga. Każda osoba. Is not overcomer. Jest zwycięzcą. Jest zwycięzcą. Hallelujah. Ja wierzę. I am an overcomer. Że jestem zwycięzcą. Że jestem zwycięzcą. Now whatsoever I shall say. I cokolwiek powiem. Cokolwiek powiem. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. If I speak in the name of Jesus. Kiedy mówię w imieniu Jezusa. Concerning every mountain in my life. W kontekście każdej góry w moim życiu. That mountain will be moved. Ta góra musi się przesunąć. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I speak to the mountains in my life. Ja mówię do gór w moim życiu. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I command that mountain. Ja nakazuję tej górze. Tej sytuacji, sytuacji, z tym okolicznością, w tej chorobie. Wynoś się z mojej chorobie. Wynoś się z mojej chorobie. Mówcie do swoich gór. Otwórzcie swoje usta, zacznijcie mówić. Zacznijcie ogłaszać. Wynoś się z mojej chorobie. Każda choroba w mojej rodzinie. Każda choroba. Wynoś się w imieniu Jezusa. Każda parodia w
Jeżeli ktoś ma partnera, to może tutaj podejść. Jeżeli nie masz pary, to podejdź do tego przodu. Każdy musi z kimś być. Chcę, żebyś modlił się o tą osobę. I prorokował do tej osoby. Masz autorytet. Masz moc. Jesteś zwycięzcą. Anybody that is doesn't have a prayer. Czy ktoś jeszcze nie ma partnera do modlitwy? I want you to close your eyes. Zamknijcie oczy. Say after me, Father. I powtórzcie za mną, Ojcze. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I want you to pray this prayer with the whole of your heart. Módlcie się tą modlitwą z całego serca. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I come in the name of Jesus. Ja przychodzę w imieniu Jezusa. I come by the authority in the name of Jesus. Autorytecie imienia Jezusa. I come by the power in the blood of Jesus. Przychodzę przez moc krwi Jezusa. Każda warownia. Mojej siostry, tata. Czy to pochodzi od strony ojca? Czy to pochodzi od strony matki? Każda warownia. Każda trudna sytuacja. W relacjach. Pracy. W imieniu Jezusa. Dzisiaj. Ja ogłaszam. Ta warownia. Jest złamana. Podejdź do innej osoby. Podejdź do kogoś innego. I złap tą osobę za ręce. I chcę modlić się o tę osobę.
dzisiaj wydarzą się nowe zarzuty. Wszyscy tutaj potrzebujemy cudy. Będą cuda. Bo masz moc. Masz własność. Chcesz się ogłaszać sobie usta. Ojcze. Ojcze. Powiedz Ojcze. Ojcze. I present. Odstupka jej głowę. Do końca stóp. Ja wszystko to jest nie od Boga. Te biliardy. Rzeczy, które Bóg nie zaplanował. Dlatego rzeczy powinny być wykorzenione. Wszystko w jego życiu. Co nie jest od Boga. Dzisiaj. W imieniu Jezusa. Ja zakazuję tym sytuacjom. Dzisiaj, ja ogłaszam koniec w imieniu Jezusa.
Wyślij swoje ręce na głowie. I powtórzcie, Ojcze, do moich stóp. Ja ogłaszam krew Jezusa. W imieniu Jezusa. Every sickness. Every situation, from my family, my mother's generation, my mother's generation, my mother's generation, przez którą wróg used to fight me. I terminate it. I bring it to an end. By the blood of Jesus. Dziękujemy Ci, Panie Święty. Ja dzisiaj przyjmuję. Całkowicie przyjmuję. I wierzę, że mocy ciemności w imieniu Jezusa są złamane. Módlcie się. Ty się też pochwal się. Módlcie się jak modlitwą o siebie. Módlcie się o siebie samych. Jeżeli ktokolwiek jest chory, niech wezwie starszych kościoła, którzy będą modlić się o tą osobę i namaszczą tą osobę oleją, a modlitwa wiary, ona uzdrowi chorego. I moje pierwsze wezwanie do modlitwy. Jeżeli masz chorobę w swoim ciele, chcę, żebyś wyszła do przodu. Jeżeli jesteś chora, chcę, żebyście wyszli do przodu. Podnieście swoje ręce. Jeżeli jesteś chory w swoim ciele, ktokolwiek jest chory, przyjdźcie. Macie starsi w kościele. Niech starsi wyjdą. Chcę, żebyście zapytali swoje oczy. A inni, nawet kiedy siedzą, podnieście swoje ręce. Chcę, żebyście wierzyli Bogu, że dzisiaj jest koniec tych chorób. Nieważne, jakie są symptomy. Bo wróg będzie próbował ci powiedzieć, że ty ciągle to czujesz. Powiedz diabłu, dzisiaj koniec. Kończy się dzisiaj. W imieniu Jezusa. Nie zwracaj uwagi na symptomy. Wierz Bogu. W imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa. Jesus! Whatever is the sickness in the world, whatever is the root of that sickness, by this anointing today,
We bring that sickness and pain in your work. Every symptom will you paralyze me in the name of Jesus. As I anoint you in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit, I declare you healed. Be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Today, we stand as a church. The Bible says, if we agree as much as we shall ask, it shall be done unto us. Father, we agree today in front of these witnesses that the sickness in this body has come to an end. We command this sickness, whatever is your name, whatever is the root, however you enter into this body, we bind you in the name of Jesus. And we command you out! 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 In the name of Jesus, we declare you are healed. From the crown of your head to the soles of your feet, no more pain. No more pain. You spirit of pain, out! In the name of Jesus, we believe the blood of Jesus, and we declare you healed. In the name of Jesus.
We declare you healed today. Whatever is a sickness and the root of it, by the power in the name of Jesus, receive your miracle. Ten sam dzisiaj. I
ten sam na wieki. Jakakolwiek jest sytuacja. Dzisiaj. My przynosimy rozwiązanie. My łamiemy to. I przynosimy odnowienie. Duchu Święty. You
masz głęboki finansowy kryzys. Masz długi. I nie możesz spać. Podnieś moje ręce. Ponieważ ja czynię drogę. Ja uczyniłem drogę wyjścia dla Ciebie. I w ciągu kolejnych 7 dni doświadczysz cudów. Amen. Będziesz się budzić i śpiewaj tę piosenkę. Jak będziesz wychodzić. Ponieważ On jest czyniącym drogę i On czyni cuda. Taki On jest. Uczyni drogę dla mnie. On uczynił drogę dla mnie. Na pustkowiu. On jest jedynym, kto ma taką technologię, żeby sprowadzić wodę ze skały. Taki jest Bóg. On potrafi wodę ze skały wydobyć. Myśl w ten sposób. Wierz w ten sposób. Tu nie chodzi o stres. Ale moje oczy patrzą na Ciebie. I jak oczy sługi patrzą na swojego mistrza, tak moje oczy patrzą na Ciebie. I podnieś moje oczy na wzgórza. Bo stamtąd przychodzi pomoc. Moja pomoc przychodzi od Pana. Ojcze, w imieniu Jezusa. The way maker. The miracle worker. The one that brings water out of the rock. The one that parted the Red Sea. The God of the impossible. Father, we pray in the name of Jesus. You know the financial situation. We do not understand it. But you understood. And that's why you say, I am the way maker. Make a way for us. Make a way for her. Make a way for her. Make a way for her. In the name of Jesus. Thank you.
Świętego? Żebyście wzięli ziarno. I nawet jeżeli to jest 1 złoty, chcę, żebyś włożył to do koperty. I jutro o 7 rano tutaj. Wieczorem powiem wam, co zrobić z tym dziarnem. Kiedy wrócicie, chcę, żebyście przeczytali historię Eliasza i jej wdowy. Ona miała ostatnie. Ostatni chleb. I Bóg powiedział do Eliasza: przygotowałem ci wdowę, która cię będzie karmić. A ta wdowa była biedniejsza niż Eliasz. I kiedy Eliasz do niej przyszedł, zobaczył wdowę, która miała dziecko płaczące i niosła drewno. I on ją zapytał, czy mogę szklankę wody. A wdowa powiedziała: dobrze. I kiedy szła po wodę, Eliasz powiedział: czy mogę dwie kropki chleba? A wdowa uklęknęła. I ona powiedziała: tak, wie o tym Bóg, że to są moje 2 ostatnie kromki. Ja przygotowałam je, ponieważ myślałam, że je zjem i umrę. A Eliasz powiedział: daj je mi. To nie będzie na darmo. I chleb się nie skończy, i oliwa się nie skończy. Jutro, kiedy przyjdziesz tutaj, zrobię coś z tym ziarnem, które przyniesiesz. I Bóg Eliasza, który jest ten sam, ten, który widział łzy wdowy, która mówiła do niego: Boże, dlaczego moja sytuacja jest tak ciężka? Wszyscy wyszli za mąż i są szczęśliwi. Ale mój mąż mnie opuścił, a mój syn umiera. Bóg uczyni drogę. Jako starsi kościoła.
We bow our knees unto you. My klękamy przed tobą. We declare that the earth is the Lord and the fullness thereof. I ogłaszamy, że Ty jesteś the wall and they that dwell therein. I że te ściany są złamane. I join hands with the elders of this assembly. Jako starsi tego zgromadzenia. By the apostolic authority invested upon me in Christ Jesus. Przez Twoje apostolskie pronouncement. Ja ogłaszam. I issue an apostolic decree. Let the earth in peace. The land of Pomorski. Niech ta ziemia and the country of Poland. Release the resources that is needed for this building to be paid off. Niech wszystkie środki zostaną poruszone, żeby that this house will become a house of worship. Żeby ten dom mógł stać się domem uwielbienia. A house of prayer for all nations. Żeby był domem uwielbienia. Żeby ludzie z każdego krańca ziemi mogli tutaj przychodzić. Żeby uwielbiać Ciebie. That this will be a temple of salvation. To będzie świątynia zbawienia. This will be a temple of deliverance. To będzie świątynia zbawienia. And encounter you in the name of Jesus. Thank you, mighty Father. Today I bless the elders of this assembly with knowledge, wisdom, insight, foresight. I ask that the sevenfold Spirit of God will rest upon them, O God. The Spirit of wisdom, the Spirit of knowledge. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. That there will be a way. Że będą świadomi. A supernatural way. Ponadnaturalnego. A place of God. Where men and women will come to be saved in it. I stworzą miejsce, gdzie mężczyźni i kobiety będą przychodzić, aby służyć Bogu. Świątynia nowego życia. Świątynia nowego życia. Każda osoba, która tu przyjdzie, będzie otrzymywała nowe życie. Życie, które jest w Jezusie Chrystusie. Ja błogosławię ten dom dzisiaj. Fundamenty tego budynku. I ogłaszam, Panie. Everything that is not of God in the foundation of this building. Co nie jest dobre w fundamentach tego kościoła. My nakazujemy, by było złamane. My ogłaszamy krew Jezusa. Whatever was said concerning this building. Cokolwiek było wypowiedziane w kontekście tego budynku. That whosoever occupied this building. Ktokolwiek wcześniej zajmował ten budynek. Shall not prosper. Jeżeli ktoś mówi, że tu nie będzie powodzenia, to jest złamane. My podnosimy nowe zarządzanie. My reprezentujemy nowe zarządzanie. I stajemy przeciwko temu, co było w tym budynku. My mamy nowe prawa ogłaszane, że to jest dom Boży. To będzie Boży Betel. Dom Boży. Gdzie człowiek będzie spotykał się z Bogiem w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Panu. Super. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, amen. 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 Chwała wieki. Wszelka chwała należy do Ciebie, Duchu Święty. Duchu Święty, dziękuję Ci, że wszystko cokolwiek rozpoczynasz w naszym życiu, doprowadzasz do końca. W imię Jezusa. Ja bym mógł, żebyśmy mogli tak odpocząć i zrelaksować się w Twojej obecności. Tak po prostu. W Twoim pokoju. Że Ty wszystko masz pod kontrolą. Hallelujah. 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 Ja ogłaszam ochronę
przed jakimikolwiek wypadkami, teraz incydentami nieplanowanymi nad naszym życiem. Ogłaszam krew Jezusa. Ogłaszam krew Jezusa nad naszymi małżeństwami, nad naszymi relacjami z dziećmi, z sąsiadami. Mówię do konfliktów, które zostały zainspirowane przez piekło. Nie macie mocy w imieniu.